tata jest zazdrosny. Tata też by chciał karmić. Trudno mu się dziwić, bo karmienie to niepowtarzalna przyjemność bliskiego kontaktu z dzieckiem. Ale tata może także przeżyć piękne i ważne chwile, karmiąc dziecko mlekiem w nieco inny sposób. Najlepiej by było to mleko mamy, wcześniej odciągnięte za pomocą laktatora lub ręcznie. Z odciąganiem większych ilości pokarmu mogą mieć problem mamy, które karmią już dość długo. U nich produkcja mleka jest dostosowana do potrzeb dziecka i trzeba przynajmniej kilkunastu dni prób, by mleka w piersiach pojawiło się więcej. Bardzo ważny jest spokój mamy. Stres blokuje wypływ pokarmu. Nie każdej kobiecie odciąganie pokarmu przychodzi z łatwością. Trzeba się tego nauczyć i nie zniechęcać pierwszymi niepowodzeniami. Ręką próbowałam odciągać, nikt mnie tego nie uczył, nikt mi tego nie pokazywał, więc tylko odczuwałam ból. Mleko leciało, ale miałam wrażenie, że mam odciśnięte czerwone ślady od moich palców, pierś mnie boli. Zarówno karmienie, jak i odciąganie pokarmu boleć nie może. Odciąganie ręczne zaczynamy od delikatnego masażu piersi, głaskania, gładzenia w kierunku otoczki brodawki. Ruchy są spokojne i płynne, można się nieco pochylić do przodu. Po chwili delikatnie uciskamy otoczkę, pod którą znajdują się zatoki mleczne. Mleko może popłynąć pojedynczymi kroplami lub mocnym strumieniem. Ten sposób odciągania przydaje się bardzo na początku laktacji, przy nawale mlecznym, gdy piersi są nabrzmiałe i odciąganie niewielkich ilości pokarmu przynosi ulgę oraz zapobiega stanom zapalnym. Karmienie piersią jest świetnym doświadczeniem dla mamy i dla dziecka, ale mama czasami potrzebuje też chwili dla siebie, czasem musi gdzieś wyjść i wtedy bardzo przydaje się laktator. Laktator ręczny zwykle pozwala odciągać pokarm nieco szybciej. Przed użyciem myjemy go, wyparzamy i dokładnie osuszamy we wszystkich zakamarkach. Pokarm możemy odciągać po karmieniu lub między karmieniami. Choć laktator nie opróżnia piersi tak sprawnie jak dziecko, każde odciąganie pokarmu jest dla kobiecego organizmu sygnałem, by produkować dodatkowe porcje mleka. W kupno lub wypożyczenie laktatora elektrycznego dobrze jest zainwestować, gdy mama zamierza odciągać pokarm regularnie i chce to robić dość szybko, na przykład korzystając z przerwy w pracy. Jeśli w ciągu dnia mamie uda się kilkakrotnie odciągnąć niewielkie porcje pokarmu, można je połączyć w jedną większą porcję. Ważne, by porcje, które chcemy połączyć, były ostudzone do tej samej temperatury. Mleko można przechowywać w temperaturze pokojowej 12 godzin, w lodówce do 4 dni, a w zamrażalniku nawet do pół roku. Do akcji nareszcie może wkroczyć tata. Pokarm stopniowo ogrzewamy w ciepłej, ale nie gorącej kąpieli wodnej do temperatury ludzkiego ciała. W wyższej uległyby zniszczeniu ważne składniki kobiecego mleka. Przed tatą wyzwanie – nakarmić malucha, który dotąd ssał jedynie pierś mamy. Możemy, żeby nie zaburzać karmienia naturalnego, wykorzystać specjalnie przygotowane kubeczki do karmienia. I w tych kubeczkach kilka elementów jest niezwykle istotnych. One są związane zarówno z materiałem, z którego te kubki są wykonane, jak i z profilem takiego kubeczka. Warto zwrócić uwagę na to, żeby kubek był przeźroczysty, bo wtedy widzimy, kiedy pokarm dotyka warg dziecka. Ważne jest również to, żeby kubek był wykonany z takiego materiału, który będziemy w stanie trochę ścisnąć, zgiąć. Podajemy bowiem zawsze wąski strumień płynu. I jeszcze jedna rzecz jest tu niezwykle istotna. Kubeczki przystosowane do podawania pokarmu w okresie aktywnego karmienia naturalnego mają takie specyficzne wywinięcie na swoim brzegu i to wywinięcie służy do założenia tuż za dolną wargę, tak żeby dziecko miało swobodę pobierania tego płynu z kubeczka, a jednocześnie, żeby nie było w żaden sposób narażone na zakrztuszenie czy zachłyśnięcie. Druga istotna kwestia to jest kwestia doboru odpowiedniej pozycji do karmienia z kubeczka. Głowa dziecka powinna być zawsze umieszczona w osi potylica, kręgosłup biodra dziecka i ta linia prosta zabezpiecza prawidłową pozycję do karmienia.
pomiędzy osią kręgosłupa i linią kości udowej, gdybyśmy popatrzyli na miednicę, możemy zauważyć, że jest to taki kąt zbliżony do kąta prostego. I podajemy płyn. Najpierw zawsze dziecku pokazujemy ten płyn, mówimy, że będziemy pić. Układamy swoją rękę na klatce piersiowej i powolutku podajemy płyn na dolną wardę i czekamy na reakcję dziecka. Tak, smakuje mamo. W momencie, kiedy obserwujemy, że górna warga już ułożyła się na brzegu kubeczka, wtedy ten ściśnięty kubeczek możemy powolutku przechylać i podawać płyn. Dziecko będzie ssało z kubeczka, a nie piło. To jest bardzo ważna różnica. Dla dzieci, które są karmione naturalnie, staramy się zawsze wprowadzać tylko i wyłącznie funkcję ssania. Można podawać płyn z kubeczka, kiedy mamy dziecko na kolanach. Można też w pozycji siedzącej. Staramy się, żeby we wszystkich stawach były zachowane kąty proste, żebyśmy mogli mieć za sobą stabilne oparcie. I dzięki temu również ciało dziecka będzie w prawidłowym, bezpiecznym ułożeniu. Następnym etapem w karmieniu dziecka jest przygotowanie pozycji w foteliku. Pozycja foteliku służy do podawania płynów z kubeczka, a także do pierwszych prób karmienia butelką, jeżeli rodzice wybierają karmienie mieszane. Ważne jest to, żeby dziecko znowu miało stabilną, bezpieczną pozycję, ale jednocześnie jest to pozycja, która za chwilę przyda nam się do podawania pokarmów z łyżeczki. Zwłaszcza przed pierwszymi próbami karmienia butelką staramy się zanurzyć smoczek w odrobinie mleka mamy, żeby ten pierwszy kontakt to nie był kontakt silikonu z jamą ustną dziecka, tylko od razu smak, zapach mamy, smak, zapach jej mleka. Na początku pokazujemy dziecku butelkę, ponieważ początkowo dziecko nie wie, że butelka służy do karmienia i że w środku jest mleko mamy, ma się zainteresować butelką. Butelkę podajemy zawsze w osi symetrii ciała dziecka w taki sposób, żeby dziecko butelkę miało umieszczoną prostopadle do płaszczyzny twarzowej. Prawidłowe karmienie z butelki zawsze związane jest z tym, że dziecko układa wargi na obwodzie smoczka i w sposób szczelny tymi wargami smoczek obejmuje. W okresie noworodkowym i niemowlęcym właściwie dziecko nie ma do dyspozycji żadnego innego treningu w obrębie jamy ustnej, w obrębie całego tego aparatu późniejszego artykulacyjnego, jak tylko przejmowanie pokarmu. Dopóki nie rozwinie się najpierw głużenie, a później gaworzenie, to jest jedyny sposób trenowania. I wydaje się, że jako podstawowy argument powinno posłużyć tu samo sformułowanie, że jest to karmienie naturalne, czyli takie, które natura wybrała dla naszego organizmu jako idealny sposób rozwoju, jako idealną drogę rozwojową. Bo karmienie piersią jest ideałem, który czasem, gdy trzeba, naśladujemy podając dziecku mleko w inny, bezpieczny sposób.